Czołem, czołem, mówi do Was Staczewski. Witajcie w moich skromnych progach. W dzisiejszym filmie mam wielką przyjemność zaprosić Was na mały konkurs. I bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do sedna sprawy. W dzisiejszym filmie zrobimy sobie mały konkurs. Konkurs będzie miał troszeczkę inne zasady niż był ten ostatnio, natomiast będą one dość podobne. Natomiast nagrody będą aż 3. I dlatego będą 3 nagrody, ponieważ są ku temu 3 powody. Zacznijmy od tych powodów. Pierwszy powód, najmniej ważny, to oczywiście 2000 subskrypcji na moim kanale. Natomiast od razu zaznaczam, nie spodziewajcie się, że co 1000 subskrypcji będę coś rozdawał, bo no nie jestem Mr. Beastem, żeby tam zarabiać miliony na tym kanale. Więc no nie takie budżety jak na ten poziom. Troszeczkę teraz już szybciej te subskrypcje lecą. Super, że jesteście ze mną, jest Was coraz więcej. Cieszę się, że Was tu jest coraz więcej. Zachęcajcie innych. Może też moje filmy im się przydadzą, więc zapraszam oczywiście. Natomiast następny konkurs, jeżeli idzie o liczbę subskrypcji, to będzie gdzieś tam w dalszym czasie. Dlatego to jest taki powód troszeczkę dołożony jako ten trzeci powód i jest on najmniej ważny. Drugi taki powód, średnio ważny, ale dla mnie taki, wiecie, osobisty, to jest powód, który jest kamieniem milowym wiekowym. To znaczy, teraz jest wrzesień, no to tak gdzieś już z półtora miesiąca temu, bo ja w lipcu mam urodziny i właśnie miałem w tym roku urodziny już pełne, jubileuszowe, 30. Więc skończył się okres bycia takim, wiecie, szczeniakiem 20-letnim. Teraz już powinienem być poważnym facetem 30-latkiem i tak dalej, i tak dalej. No a za chwilę 40, więc wiecie, 40 lat minę, no i tak dalej, i tak dalej. To jest taki drugi powód. Akurat z tego powodu tutaj już bardziej chciałem Wam coś dać, coś przekazać. No i właśnie to też będzie taki mój urodzinowy powód. No i oczywiście mój kanał obchodził też urodziny dzień przed moimi urodzinami. Jak sobie spojrzycie na YouTube'a, kiedy założyłem kanał, bo wtedy, kiedy założyłem, a nie kiedy dodałem pierwszy film, to on ma wtedy urodziny i wtedy mi tam YouTube pisze: o, fajnie, że jesteś z nami już tyle lat, 90 lat już z nami jesteś tutaj, super, że robisz te filmy i możemy dzięki Tobie zarabiać, bo wpychamy Twoim widzom reklamy na siłę. Także super, fajnie, że jesteś. Każda złotówka się liczy. Także wiecie, kanał też osiągnął jakiś tam już wiek dalszy, ale to też nie jest jakiś tam powód, głównie moje 30 urodziny i z tego powodu też bym Wam chciał coś rozdać, tym bardziej, że ja sam fajne rzeczy w tym roku dostałem na tą 30. No i trzeci, najważniejszy powód, gdzie chciałbym się podzielić moją radością, to jest najlepszy prezent, jaki mogłem otrzymać od swojej małżonki kochanej Darii, którą tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam i nie wiem, czy się kiedyś doczekacie, że się pokaże, bo ona bardzo nie lubi się pokazywać przed kamerą i nie lubi swojego głosu, jak się gdzieś tam nagra. I tym najważniejszym powodem, tym takim najpiękniejszym powodem dla mnie i najlepszym prezentem od mojej żony jest moja maleńka, piękna, śliczna córeczka, która urodziła mi się też 3 miesiące temu, więc tak jakby to się gdzieś skorelowało z moimi urodzinami. I to jest absolutnie ten najważniejszy, najpiękniejszy powód, dzięki któremu też bym chciał podzielić radością i Wam coś z tego powodu dać. Żaden z tych przedmiotów, który dzisiaj rozdam, nie będzie przypisany do kolejnego, do konkretnego powodu. Natomiast no, to jest mój najważniejszy powód. To są takie 3, więc kanał troszeczkę już jest wyżej. Ja już jestem troszeczkę starszy. No i mam pierwsze przepiękne, fantastyczne dziecko, które pewnie czasami było gdzieś słychać, uważne ucho gdzieś tam znalazło gadanie, bo moja córka po swoim ojcu jest bardzo, bardzo gadatliwa. Także mała Taczewska rośnie, może kiedyś swojego pierwszego Victorinoxa albo jakiegoś pierwszego opinelka dostanie i będzie statem gdzieś jeździć na wyprawy, jak się kiedyś uda. I to by były powody, to jest najważniejsza część tego filmu dla mnie, bo to jest bardzo osobista część tego filmu. Oczywiście zdjęć dzieci nie zamierzam pokazywać, wiecie, jakie są zagrożenia, żony nie pokazuje, to co dopiero dziecka, więc bardzo się staram na mediach społecznościowych dziecka swojego nie pokazywać. W ogóle nikt, nie wiem, czy wie u mnie wśród prywatnych znajomych na prywatnym profilu na Facebooku, bo tam też się nie chwaliłem, na Instagramie się nie chwaliłem, nigdzie się nie chwaliłem, bo to nie jest powód do chwalenia się, to jest powód do własnej osobistej radości wśród grona swojej rodziny i najbliższych przyjaciół i znajomych. O, tak bym to powiedział. Natomiast jeżeli idzie o nagrody, no bo chyba o nagrody tutaj chodzi, jeżeli ma być konkurs, to muszą być nagrody. Po pierwsze będzie to ten nóż, Rock Trail. Za dużo już mam noży moro podobnych.
Natomiast ten uznałem, że będzie dość wyjątkowy, ponieważ rzadko jest rzucany w Lidlach i często mi pisaliście, że o, no chciałem kupić, ale już nie ma, o, no chciałem, ale nie ma, a tu jest to krzesiwo i ono mi się tak spodobało i miałbym nóż z krzesiwem, nie musiałbym kupować krzesiwa, w dodatku by się było, gdzie byłoby, gdzie ten nóż tutaj, wiecie, gdzie to krzesiwo przetrzymywać w tym nożu, więc to będzie pierwsza nagroda, ona nie jest droga, oczywiście ja nie mam drogich nagród, tak jak mówiłem, nie jestem Mr. Beastem czy PewDiePie jakimś, więc to jest pierwsza nagroda i myślę, że komuś się przyda. W ogóle moim założeniem jest, takim najfajniejszym założeniem byłoby to, że ktoś, kto jeszcze nie ma danego typu sprzętu, chciałby bardzo mieć, wypróbować, albo no, nie może sobie na ten moment na to pozwolić, albo mu ktoś nie pozwala, bo ma małżonkę, mamy czy kogoś takiego, no to bardzo chętnie się podzielę właśnie z taką osobą najbardziej takim sprzętem, choć oczywiście nie wiem, kto i jak, co i wygra. No ale druga nagroda. Drugą nagrodą jest Nextool. Nextoole kupiłem dwa po promce, jak Wam mówiłem, za dwie dychy. Natomiast w tym momencie jest to już droższy scyzoryk. Już ze cztery dychy trzeba za niego dać, chyba że kupicie gdzieś na AliExpressie, to pewnie tam troszeczkę mniej wyjdzie. Natomiast dwie dychy to już jest raczej nieosiągalny pułap. No i kupiłem dwa takie scyzoryki właśnie z myślą o tym, że komuś przekażę jeden. No i właśnie na ten konkurs dzisiaj idzie ten Nextool jako drugi. Widzieliście film na jego temat, ale jak nie widzieliście, to zachęcam. Jest to scyzoryk bardzo porównywalny, a według mnie za te pieniądze przebijający klasika SD od szwajcarskiego Victorinoxa, więc całkiem spoko. Ja przy kluczach od samochodu noszę, więc Taczewski rekomenduje. Oczywiście na temat Rock Traila też są shorty, będzie jeszcze jakieś porównanie z Morką w shortach i też jest pełno mówienie, pełna recenzja, więc tam Was zapraszam. Trzecią nagrodą będzie ten dębowy opinel. Nie jest to zwykły opinel, bo jest to już dąb, więc on jest klasę wyżej od Buka, on był droższy też i ten opinel jest na większości moich filmów. Służył mi jako opinel, do którego porównywałem często rozmiarowo inne noże, inne graty, inne gadżety i tak dalej i w większości moich filmów na kanale, a jest już ich prawie 180, bo tych shortów teraz troszeczkę dobiłem, w większości znajdziecie właśnie tego opinela. Opinela używałem, to był mój nóż, którego używałem jako takiego noża trochę gentlemanowskiego, gentleman's knife. Dlaczego? Bo opinel fajnie wygląda, opinel jest klasyczny, opinel jest nożem z duszą i opinel nie straszy, bo jest nożem, wiecie, tutaj takim wolnym, trzeba dwie ręce i tak dalej, i tak dalej. Wszystko wiecie na ten temat, robiłem o nim film, było kilka porównań, porównywałem go też z Mushroomem, czyli tym nożem na grzyby, porównywałem go też z opinelem tym outdoorowym i właśnie opinel outdoorowy ze mną zostaje i będzie czasami ze mną jeździł na wyjazdy, natomiast ten trafi do kogoś z Was, więc nie dość, że jest to opinel chyba najdroższy z całego tego zestawienia tutaj tych rzeczy, które Wam dzisiaj chciałem oddać, to jest to również opinel, który ze mną przez kilka dobrych lat, bo chyba ze 4 lata ze mną był i mi towarzyszył i opinel był ostrzony i oczywiście wszystkie te narzędzia są ostre i używalne i wszystkie są w pełni sprawne i wyczyszczone i tak dalej. Ten jest nawet nasmarowany i dość lekko chodzi i myślę, że komuś się jeszcze ten opinel przyda. Bardzo chętnie zobaczę zdjęcia, jak już dostaniecie te wszystkie rzeczy. Mamy tutaj te trzy graty, które bardzo chętnie bym Wam oddał i to nie jest dlatego, że nie mam komu oddać, albo że o, chcę się pozbyć, macie tam, weźcie paździerze. Nie, 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 to jest coś, każdy z tych przedmiotów jest na swój sposób jakieś wyjątkowe, dla mnie przynajmniej gdzieś rzadziej spotykane, nie jest takie, wiecie, że pójdziecie do sklepu i na półce to leży. Więc każdy z tych przedmiotów coś oznacza, z każdym z tych przedmiotów zrobiłem film. Każdy z tych przedmiotów możecie oglądać u mnie na kanale, więc no, one coś dla mnie znaczą. No i jak chcę Wam je rozdać, to teraz zasady konkursu. Dla samego porządku, bierzecie udział w konkursie, jeżeli pod tym filmem napiszecie komentarz. I jest kilka zasad z tym związanych, więc konkurs jest dla moich subskrybentów, tak jak już wspominałem. Natomiast moi subskrybenci, żeby brać w nim udział, czyli Wy, musicie zrobić dwie rzeczy. Tak, dwie albo trzy. W sumie to trzy. Po pierwsze, na samej górze tego komentarza napisać konkurs, hashtag konkurs i wtedy pod tym hashtagiem dopiero pisać to, czego od Was potrzebuję, wymagam, to tak trochę źle brzmi, ale czego od Was potrzebuję, no bo nie wszyscy pewnie będą mi pisać na temat konkursowych rzeczy, czasami dostanę inny komentarz, więc z tym hashtagiem będzie mi po prostu łatwiej. Po drugie, nie będę wybierał komentarzy, które o, ten mi się najbardziej podoba, albo tego tutaj subskrybenta znam, bo często u mnie komentuje, już go kojarzę i często wdałem się z nim w dyskusję, więc on dostanie, bo to jest mój ziomek.
Nie, będę losował i to przy Was będę losował, będziecie to widzieć, tak jak robiłem to ostatnio, bez żadnych generatorów komentarzy pseudolosowych, czy tam pseudolosowych liczb, tak jak się to robi przy pomocy programów, tylko będę losował ręcznie, tak wiecie, na odwal się i wtedy jest pewność, że to będzie zrobione naprawdę tak, jak trzeba to zrobić. Więc to jest pierwsza rzecz, hashtag konkurs i dopiero potem piszemy to, czego bym od Was chciał. A chcę od Was dwóch rzeczy. Po pierwsze, napiszcie, co byście chcieli. Czy chcecie Rock Trailer z Lidla? Czy chcecie tego tutaj Nextula Mini Pocket Knife? Czy chcecie Opinela dębowego? Co jest Wam potrzebne? Co byście najbardziej chcieli? Co byście widzieli u siebie w kolekcji, w zestawie? To może być przecież Robol. U mnie on troszeczkę leżał i pułkownikował, natomiast u Was może być Robolem. Nie mam nic przeciwko temu, choć oczywiście każdy właściciel chciałby, żeby jego zabawki trafiały w dobre ręce potem. Ale im ciężej coś na siebie pracuje, tym według mnie jest lepiej. Jestem tutaj utylitarny. I druga rzecz, a raczej trzecia, którą bym chciał od Was, to w tym komentarzu, po tym jak już mi napiszecie, co byście chcieli. No, chociaż nie musicie, to jest taka opcjonalna rzecz, powiedzmy, że to jest taki wybór opcjonalny. Napiszcie mi, który z moich odcinków Wam się najbardziej podobał, albo jakiej tematyki chcielibyście, żebym się częściej czepiał, żebym częściej czegoś ruszał, coś robił, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. Możecie też mi coś takiego napisać, że o, robisz za dużo filmów o nożach, rób więcej filmów gościu o latarkach, bo dawno nie było, albo daj sobie spokój z tymi zapalarkami, bo przecież inby idzie dostać, po co to robisz, nie rób tego, zrób więcej filmów, nie wiem, o multitulach z Chin, albo coś tam, albo nerki były fajne, kontynuuj temat, koleżko. Także wiecie, albo lubię Twój film, w którym gadałeś jakieś pierdoły i podobało mi się to i czemuś takich pierdół nie gadasz, albo czemu nie robisz wstępów na 30 minut do 80-minutowego filmu o nożyku z Julii. Dlaczego nie robisz? Czemu nie robisz? To były moje luźne przykłady, oczywiście trochę prześmieszcze ze mnie samego, więc możecie mi takie rzeczy pisać. Więc bardzo bym chciał, żebyście napisali mi hashtag konkurs, żebyście napisali pod spodem, co chcecie i ewentualnie napisali, co Wam się podobało, czego byście chcieli więcej na tym kanale. Fajnie, jak to będą pozytywne komentarze, chociaż negatywne też, no jak już będą brały udział w konkursie, nie ma problemu, też będę mógł spośród takich wybierać. Warunek jest jeden. Osoby, które wygrały w tamtym roku, jak miałem 1000 subskrypcji, no to je tutaj w tym momencie eliminuję z tego zestawienia, no bo one już coś wygrały, więc dajmy też innym okazję, a już jest tu 2000 osób, więc jak się nawet zgłosi 1% do tego konkursu albo 1 promil, to i tak już jest sporo osób jak dla mnie. 1 promil to może nie, ale 1% to już jest sporo dla mnie, więc jak się tyle zgłosi, to komuś trzeba by było coś dać. Fajnie, jakby to było coś, co naprawdę potrzebujecie czegoś takiego. Ja oczywiście wysyłam to za swoje pieniążki, ja płacę za przesyłkę, więc żadne koszty Was nie dotyczą, to nie jest naciągactwo, po prostu chcę Wam coś dać i podzielić się szczęściem, że mam, o właśnie tam gdzieś na balkonie, taką piękną córkę, z taką piękną żoną, ale niestety podzielić się tym widokiem pięknym nie mogę, bo wiecie, RODO i te sprawy. Tak, i jeszcze chciałbym dwóch tutaj bardzo fajnych gości wyeliminować. Niestety im zawsze dziękuję, natomiast jest to Kuba i jest to Bartek. Obaj wysyłali mi sprzęt do testów, więc nie chciałbym uniknąć takiegoś, znaczy chciałbym uniknąć i nie chciałbym być posądzony o jakiś nepotyzm. Kuba to jest świetny gość i on ostatnio też nie brał udziału w konkursie, więc na pewno zrozumie. Zresztą graty kupuje znacznie droższe, markowe i fajniejsze. Kiedyś się może znowu odezwie, żeby mi coś tam podesłać, bo to jest bardzo naprawdę taki swój gość Zagłębia. Pozdrawiam całe Zagłębie. No i Bartek też ostatnio mi wysyłał, on też kupuje droższe graty i też, no muszę przyznać, że jest zajarany tymi tematami, więc też go bardzo serdecznie pozdrawiam, dziękuję za wkład obu panom, natomiast no ich tutaj gdzieś w konkursie brać pod uwagę nie będzie, ale myślę, że oni też by udziału nie brali, to tylko tak dla formalności. I to by było chyba wszystko. W kolejnym filmie, powiedzmy za tydzień od momentu wypuszczenia tego filmu na kanał, to podejrzewam, będzie wtorek, tak mi się wydaje, czyli tydzień trwać będzie konkurs. Dajcie mi potem tydzień na ogarnięcie się i myślę, że max tydzień od zakończenia konkursu zrobię kolejny film z losowaniem, wy go zobaczycie i wtedy
będę rozsyłał nagrody. Wy mi na maila musicie napisać wtedy wszystkie swoje dane potrzebne do wysłania do paczkomatu, bo podejrzewam, że paczkomatem będę wysyłał, bo jest to najwygodniejsze przynajmniej dla mnie. I to by było na tyle. Nie ponosicie żadnych kosztów, natomiast pewne zasady chciałbym, żebyście spełnili, to znaczy konkurs, potem co chcecie i czego byście chcieli więcej na kanale, albo co Wam się na tym kanale najbardziej podobało i mógłbym kontynuować takie właśnie serie, bo tych serii naprawdę rozgrzewałem dużo, zacząłem i robię w opór rzeczy, a potem nie kończę niektórych serii, abym chciał kontynuować, a niektórzy się domagają i tak, no wiecie jak to jest. Nie wszystko też mogę zrealizować, bo nie jestem w stanie z pieniędzmi tak zrealizować, bo niektóre rzeczy to bym musiał kupować, mi nikt nic nie wysyła, więc też no, nie wszystko mogę. Jakbym mógł, to bym chętnie Wam porównał wszystkie najlepsze multitule na rynku, pokazał Wam moje porównanie, to co o nich sądzę, poużywał ich wszystkich, no ale niestety musiałbym je wszystkie kupić naraz, co przekraczałoby pewnie możliwości mojej wypłaty, nawet jeżeli idzie o jeden miesiąc. Jakbym miał wszystkie najlepsze multitule na rynku od wszystkich najlepszych producentów na rynku kupić, to myślę, że nawet im mojej wypłaty by mogło nie starczyć, jakbym po dwa modele, czy po jednym modelu, czy po chociaż z 4-5 producentów chciał mieć, a teraz multitule to są po 1000, po półtora nawet potrafią kosztować całymi zestawami, więc wiecie, rozumiecie jak jest, nie? Mały ze mnie YouTuber, jeszcze tutaj nie zarabiam takich pieniędzy, żebym mógł kupować na ten kanał specjalnie rzeczy albo dostawać rzeczy, że o, wytestuję i Wam oddam. No niestety tak nie jest. Póki co jestem jeszcze malutki jak na YouTube'owe standardy. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że weźmiecie udział w tym konkursie. Będę go gdzieś tam rozgłaszał. Będę o nim też pisał na Instagramie, na Twitterku pewnie też napiszę o nim, że jest, że możecie brać udział. No i zachęcam oczywiście do zabawy, bo nic Was to nie będzie kosztować. Natomiast można coś takiego, wiecie, drobnego ode mnie dostać, no. Już dwie osoby dostały i były bardzo zadowolone. Myślę, że używają do dziś. Jak używają, to niech się pod tym filmem odezwą. Niech napiszą, jak tam się po roku sprawują ich gadżety od Taczewskiego. I to by było na tyle. I oczywiście, no nie byłbym sobą, gdybym Wam nie wspomniał, że możecie zostawić łapkę pod tym filmem, najlepiej w górę, oraz subskrypcję na kanale, najlepiej z dzwoneczkiem, powiadomieniami, tam tymi wszystkimi wariactwami, które YouTube teraz wymaga do algorytmów. Oczywiście, cała sekcja komentarzy należy do Was. Dzisiaj piszecie konkursowo, raczej opinii o tym filmie chyba nie wydacie, chociaż pamiętajcie, że jeżeli nie macie co napisać, nie chcecie brać udziału w konkursie, a chcecie wspierać ten kanał, zawsze możecie dodać hashtag Taczewski w komentarzach i po prostu wpisywać komentarze dla samych zasięgów. Pamiętajcie też, że znajdziecie mnie nie tylko tutaj na tym kanale, ale również na Instagramie, na TikToku, na Twitterze, na fanpage'u tego kanału, na Facebooku, gdzie mało ostatnio piszę, ale dużo ludziom odpisuję na Messengerze, więc tam też mnie znajdziecie i na fanpage'u i na kanale Do Potęgi. I na dzisiaj to już wszystko, także nie pozostaje mi nic innego, jak pożegnać się z Wami w tradycyjny sposób, dlatego trzymajcie się tam ostro i pozdrawiam.